Po prawie 3-miesięcznej przerwie Kino Kosmos w Mławie zaprasza widzów przed wielki ekran. Zgodnie z wytycznymi w kinie będzie obowiązywał reżim sanitarny. Każda osoba biorąca udział w seansie filmowym zobowiązana jest do zachowania zasad bezpieczeństwa. Do głównych zaleceń, które nas obowiązują, należy m.in. ograniczenie liczby widzów do połowy liczby miejsc znajdujących się na sali, co oznacza, że w jednym seansie filmowym mogą uczestniczyć 134 osoby. Poza tym osoby, które chciałyby uczestniczyć w seansie filmowym, powinny zakrywać usta i nos i stosować w tym celu maseczki ochronne oraz zajmować miejsca w rzędach naprzemiennie z uwzględnieniem jednego miejsca wolnego. Nie dotyczy to kilku przypadków. Obok siebie mogą siedzieć członkowie rodziny, osoby, które razem mieszkają, jak i te, które wymagają specjalnej opieki bądź nadzoru. Pozostałe zasady są podobne jak w innych placówkach otwartych 6 czerwca. Nadal zachowujemy odstępy, co najmniej 1,5-2 metry od siebie, zarówno wtedy, kiedy stoimy w kolejce do kasy, jak i przed wyjściem do kina. Powinniśmy również dezynfekować dłonie wtedy, kiedy wchodzimy do kina, jak i wtedy, kiedy z niego wychodzimy, oraz stosować się do wszystkich instrukcji, które znajdują się we foyer instytucji. Ze względu na reżim sanitarny nie zdecydowaliśmy się na otwarcie punktu gastronomicznego. Na sprzedaż popcornu i przekąsek widzowie muszą jeszcze poczekać. Bilety na seansy filmowe można nabyć w kasie Miejskiego Domu Kultury. Placówka zachęca jednak do zakupów online.